Proszę Państwa, powstanie prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. Cisza dokoła, noc jasna, czyste niebo, księżyc płynie swobodnie po przestrzeni bez chmur. Tajemnych uczuć niepojęta władza odbiera sen, tęsknotę naprowadza. W sercu marzenie staje się potrzebą. Tak, tak, to straszny, bardzo straszny dwór. Prawdę mówił Maciej stary, są tu strachy, są tu czary. Ten niepokój nieustanny, myśl o wzroku pięknej Hanny. Mówią jasno w chwili tej, że czarami, że czarami oczy jej. Tak, niezawodnie, bo wszedłszy pod ten dach, tylko mi tych oczu strach. Nie, nie, nie myślmy o tym, baczność Stefanie, wszak się przyrzekło żyć w bezżennym stanie. Cóż to jest? Maciej mówił, że od lat tysiąca chyba dusza wracająca spoza grobu dla pokuty wprowadza w obrót zegar ten zepsuty. Przestał bić. A teraz gra. Boże mój, melodia ta o jakieś chwile przypomina, jak rozżarza w piersi krew. Mój ojciec w kole rodzinnym naszym mnie lub Zbigniewa starszego syna ucząc drewnianem władać pałaszem. Tak często nucił ten sarmacki śpiew. Słyszę tę piosnkę z dziecięcych wspomnień echem, jak płynie z piersi ojca do niebiańskich stref. Widzę, jak matka z anielskim swym uśmiechem strzeże synów, swoich synów i grających w cieniu drzew. Matko moja miła, po twym zgonie
ojca w łonie skonał ten serdeczny śpiew, serdeczny śpiew. Galę 25-lecia plebiscytu o tytuł Złotego Inżyniera 2018 roku otworzył inżynier-artysta, laureat poprzednich edycji plebiscytu, solista Polskiej Opery Królewskiej, pan doktor inżynier Leszek Świdziński, który wykonał... który wykonał dla państwa pierwszą część arii Stefana ze Strasznego Dworu Stanisława Moniuszki, dając tym samym dowód, jak wszechstronnie utalentowani są inżynierowie. A teraz niech mi będzie wolno powitać dostojnych gości dzisiejszej uroczystości. Szanowny panie prezydencie, szanowni państwo, witam państwa serdecznie na gali finałowej 25. edycji plebiscytu o tytuł Złotego Inżyniera 2018 roku. Witam pana prezydenta. Serdecznie witam przybyłych gości, pana Jerzego Kwiecińskiego, ministra inwestycji i rozwoju. Pana Grzegorza Tobiszowskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Energii. Pana Sebastiana Skuzę, podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pana Andrzeja Rogoiskiego, prezesa Polskiego Radia. Pana Tomasza Szwajcera, prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Panią Małgorzatę Oleszczuk, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Pana Krzysztofa Janeczko, zastępcę dyrektora Lasów Państwowych. Z ramienia Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej witam panią Halinę Szymańską, szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pana Andrzeja Derę, sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta. Pana Adama Kwiatkowskiego, sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta. Pana Błażeja Spychalskiego, sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta. Oraz obecnych z nami doradców prezydenta. Witam przedstawicieli wielu innych urzędów, organizacji technicznych, instytutów naukowo-badawczych, pracowników naukowych uczelni wyższych. Miło mi powitać organizatorów plebiscytu, przede wszystkim panią prezes Zarządu Głównego Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Naczelnej Organizacji Technicznej oraz redaktor naczelną Przeglądu Technicznego, panią Ewę Mankiewicz-Cudny. Witam wszystkich dostojnych gości, jednak szczególnie serdecznie witam laureatów i wyróżnionych obecnej jubileuszowej edycji plebiscytu o tytuł Złotego Inżyniera 2018 roku. A teraz przekazuję głos redaktorowi Romanowi Czajarkowi, który poprowadzi dalszą część naszej gali, a który jako magister, inżynier posiada tytuł honorowego Złotego Inżyniera. Bardzo proszę, panie redaktorze.
Dzień dobry Państwu. To prawdziwy zaszczyt znaleźć się w takim miejscu i w takim towarzystwie. Zwłaszcza jak jest się inżynierem z wykształcenia, który potem zdradził trochę swój zawód na rzecz Polskiego Radia, ale to też fantastyczna przygoda. Proszę Państwa, ten 25. jubileusz, ta 25. gala, to gala wyjątkowa z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że właśnie 25 lat, ćwierć wieku, więc będzie okazja do pewnych podsumowań. Po drugie, wybory Złotego Inżyniera to są chyba najbardziej demokratyczne wybory w tym środowisku w Polsce, dlatego że głosują czytelnicy Przeglądu Technicznego. Czytelnicy to inżynierowie sami z własnego grona wybierają najlepszych z najlepszych. A po trzecie, proszę pamiętać o Przeglądzie Technicznym. To nie tylko coś niezwykłego na polskim rynku, to także coś niezwykłego w Europie i na całym świecie, dlatego że Przegląd Techniczny powstał w 1866 roku, 153 lata temu. Ukazał się pierwszy numer. I od tego czasu nieprzerwanie wychodzi do dziś. To jest absolutny rekord na wydawniczym rynku. I pomyślcie Państwo, brawa się przydadzą jak najbardziej. Ale to powinny być chyba brawa dla tych, którzy wtedy, w tym 1866 roku, pomyśleli, żeby takie pismo założyć. Bo to był moment, kiedy Polski na mapie Europy nie było. Ta Polska była tylko w ich sercach. I oni wtedy doszli do wniosku, że trzeba zrobić coś takiego, żeby zjednoczyć to środowisko techniczne, żeby przygotować tych ludzi, bo kiedyś, prędzej czy później ta Polska, jak wierzyli, to się udało w końcu, tę niepodległość odzyska. I wtedy ci ludzie będą tak bardzo potrzebni. Przegląd Techniczny to zrobił. Długo przyszło czekać do 1918 roku, ale się udało. I to jest też bardzo ważne, więc poproszę jeszcze raz o ładne brawa właśnie dla tych, którzy wtedy rozpoczęli tą budowę od podstaw. 153 lata na naszym rynku. Redaktor naczelna Przeglądu Technicznego, a zarazem prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Pani Ewa Mańkiewicz-Cudny, zapraszam do mikrofonu. Szanowny panie prezydencie, szanowne panie i panowie ministrowie, szanowni parlamentarzyści, drodzy goście, a przede wszystkim moi kochani laureaci, którzy od 25 lat zebrali i stworzyli już rodzinę Klub Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznego. O Przeglądzie Technicznym pan redaktor Czajarek tu tych parę słów powiedział, ale właśnie w Przeglądzie Technicznym, czasopiśmie, które chcę powiedzieć, że powstało rok po premierze opery Straszny Dwór Moniuszki, którego to premiera była właśnie taką demonstracją niepodległościową, powstał właśnie, żeby wzmocnić ten niepodległościowy duch w narodzie i stworzyli to właśnie polscy inżynierowie z trzech zaborów, jednocząc je. Po tych iluś latach, kiedy szykowaliśmy się do 130-lecia obchodów Przeglądu Technicznego, były to początki transformacji. Był to czas trudny dla inżynierów. Zamykano zakłady przemysłowe, nie wiadomo było, co jest zapleczem naukowo-badawczym. Inżynierowie byli tak jakby troszkę w cieniu, w szarej strefie, tylko proszę to dobrze rozumieć, nie w tym znaczeniu, o którym się mówi, ale w każdym razie w cieniu. I wtedy Przegląd Techniczny stwierdził, że jego misją jest przypomnienie społeczeństwu, pokazanie społeczeństwu roli inżyniera, polskiego inżyniera, który przecież ten dorobek II Rzeczpospolitej, dorobek również jeszcze czasów wcześniejszych zaborów, jest olbrzymi. Że wspomnę tu tylko dwóch prezydentów Rzeczpospolitej Polskiej, Gabriela Narutowicza, wybitnego inżyniera, hydrologa i budowniczego zapór wodnych, jak również Ignacego Mościckiego, elektrochemika. Ale również powinniśmy pamiętać o takich osobach jak Jan Czochralski, profesor, który stworzył podstawę elektroniki krzemowej i jest do dzisiaj najbardziej cytowanym polskim uczonym, choć już nie żyje. I jest twórcą, żebyśmy wiedzieli, cała elektronika, z której tak dzisiaj korzystamy, jest jego twórcą. Tych nazwisk byłoby znacznie więcej do wymienienia, ale nie, jest to sesja historyczna. Dlatego stwierdziliśmy, przypominając tamtych inżynierów z dwudziestolecia, z II Rzeczpospolitej, że trzeba zapisać złotymi głoskami w historii tych, którzy na początku tej transformacji zmagają się z trudami tych polskich inżynierów. Stwierdziliśmy, że będziemy przyznawać tytuł złotego inżyniera, tytuł srebrnego inżyniera i wyróżnionego brązowego. Zastanawialiśmy się długo, kto ma wybierać. I tak jak tutaj padło,
postanowiliśmy, że przez rok będziemy prezentować sylwetki wybitnych polskich inżynierów, tym, którzy mają i dużo patentów, i tym, którzy mają wdrożone rozwiązania, ale również tym, którzy prowadzą znaczące badania naukowe, które są cytowane na świecie, jak również tym, którzy potrafili się znaleźć w gospodarce rynkowej, tworzą własne firmy. I tutaj nieobecnego dzisiaj wymienię pana Andrzeja Sajnagę, dlatego że jest to przykład takiego inżyniera, który od handlu śrubami po prostu w tekturowych pudełkach stworzył wielkie przedsiębiorstwo, które zatrudnia dzisiaj ponad 100 inżynierów i niestety nie z powodów zdrowotnych nie może być z nami, ale naprawdę i takich zresztą wśród naszych laureatów jest bardzo wielu. Proszę państwa, przez te 25 lat na łamach przeglądu technicznego zaprezentowaliśmy ponad 1600 polskich inżynierów. I dzisiaj mówię tutaj do nas wszystkich. To jest ogromny potencjał, ogromna siła i ciągle chcę służyć Rzeczpospolitej. Deklarujemy to jako przegląd techniczny, który miał napisane pismo poświęcone przedsiębiorczości krajowej. Wtedy nie można było napisać polskiej. Deklarujemy to jako zrzeszenie stowarzyszeń naukowo-technicznych wszystkich naszych organizacji. I deklaruję, myślę, to w imieniu Klubu Złotego Inżyniera, czyli wszystkich naszych laureatów, a jest ich już ponad 470. Myślę, że w materiałach, które państwo wychodząc otrzymacie, wydaliśmy książeczkę wspominającą całe 25-lecie tego naszego plebiscytu. I gratulując wszystkim, którzy dzisiaj odbiorą laury, chcę również pogratulować tym wszystkim, którzy brali udział w naszym plebiscycie w latach poprzednich, których duża część jest dzisiaj z nami. I naprawdę wszyscy państwo, i nie tylko ci, którzy odbierali te laury, ale ci prezentowani zasługują na wielki szacunek, uznanie i to, żeby czasami oprócz tego, że mówimy o wybitnych polskich, literatach, mówimy o sportowcach, to żeby również powiedzieć o inżynierach. A jeśli wspomniałam tutaj i sportowców, i literatów, to chcę powiedzieć, że mniej więcej po 10 latach istnienia naszego plebiscytu wprowadziliśmy właśnie kategorię honorowy złoty inżynier, bo okazało się, że wśród absolwentów uczelni technicznych jest bardzo wielu inżynierów, którzy po pewnym czasie pracy jako inżynierowie stwierdzili, że gdzieś duszy im co innego gra i mamy wielu honorowych złotych inżynierów. Wśród dziennikarzy, wśród artystów, wśród sportowców, polityków, lekarzy. Dzisiaj tu z nami wiem, że są ci lekarze. A więc jest to naprawdę ogromny potencjał polskich inżynierów. I oby ta matematyka zawsze była na maturze, bo bez tego nie będziemy umieli logicznie myśleć. A nasze środowisko, środowisko inżynierskie, jak powiedziałam, deklaruje tą swoją pracę dla ojczyzny i jest wierne hasłu, które powiedział Staszic, tworząc pierwsze zalążki ruchu inżynierskiego. Być narodowi użytecznym. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani prezes. Też jestem za matematyką na maturze, też zdawałem. Proszę państwa, panie i panowie, najważniejsza osoba w naszym gronie, gospodarz tego pięknego miejsca, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. Panie prezydencie, bardzo proszę o zabranie głosu. Szanowny panie ministrze, szanowni państwo ministrowie, wielce szanowna pani prezes, szanowni państwo prezesi, szanowni państwo dyrektorzy, szanowni państwo profesorowie, inżynierowie, wszyscy dostojni zebrani goście. Bardzo się cieszę, dlatego że ta dzisiejsza gala Złotego Inżyniera ma absolutnie szczególny wymiar. Wystarczy spojrzeć na ten tytuł Złoty Inżynier 2018 roku, Złoty Inżynier roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Jest w tym wielka symbolika, jeżeli weźmiemy pod uwagę to wszystko, o czym powiedziała przed chwilą
pani prezes, o tym ogromnym znaczeniu, jakie polska myśl techniczna, jakie praca i twórczość polskich inżynierów miała dla rozwoju Rzeczypospolitej, a także dla jej powrotu na mapę w 1918 roku. Tak, przegląd techniczny, który organizuje ten plebiscyt złotego inżyniera, powstał w 1866 roku. Jest rzeczywiście najstarszym czasopismem inżynierskim na świecie, ale Naczelna Organizacja Techniczna, czyli dzisiaj też i Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, sięga swoimi korzeniami jeszcze głębiej, sięga swoimi korzeniami 1835 roku, a więc ta myśl wśród Polaków, żeby się zrzeszać, żeby być razem, żeby realizować coś, co właściwie moglibyśmy nazwać w jakimś sensie pracą organiczną, tak? Bo spotykanie się w polskim gronie, mówienie właśnie o polskiej myśli technicznej, o tym, jak powinna wyglądać także edukacja inżynierska, polska edukacja inżynierska, było tym, co przyczyniało się do budowania poczucia polskości, umacniania świadomości narodowej, umacniania także i myśli o tym, że prędzej czy później musimy odzyskać tą naszą wolną ojczyznę, trzeba będzie tą ojczyznę odbudować, trzeba będzie ją odbudować jako państwo nowoczesne. A nie ma nowoczesnego państwa bez nowoczesnej myśli technicznej, bez nowoczesnego przemysłu, bez nowoczesnej produkcji, bez wynalazczości, bez wytwarzania dóbr, które nazywamy dobrami wysoko przetworzonymi, które są świadectwem właśnie wysokiego uprzemysłowienia i nowoczesności kraju. To jest wszystko zasługa myśli inżynierskiej, to jest zasługa inżynierów, to jest zasługa państwa środowiska, więc ta nagroda przyznawana za rok stulecia odzyskania niepodległości, chciałbym, żeby ona miała i mam nadzieję, że ma ten właśnie szczególny wymiar. Dlatego też ta uroczystość właśnie tutaj dzisiaj w Pałacu Prezydenckim tak podniosła i dziękuję ogromnie za to, że mogę być z Państwem. Dziękuję za to, że zaszczycacie mnie Państwo swoją obecnością. Dziękuję, że jesteśmy tutaj razem w tej pięknej oprawie. Z góry gratuluję laureatom plebiscytu, rzeczywiście niezwykle demokratycznego, bo skoro wybierają czytelnicy, to jest takie środowiskowe uznanie, coś, co pewnie jest najcenniejsze, jeżeli chodzi o to, o tą ocenę, która jest dokonywana przecież przez społeczność inżynierską. Proszę Państwa, bardzo się cieszę, rzeczywiście to niezwykle zaszczycające, ale i miłe, że jako prezydent Rzeczypospolitej mogę w tym wręczeniu statuetek uczestniczyć. No, dwóch wielkich poprzedników na urzędzie prezydenta wymienionych tutaj dzisiaj przez panią prezes, prezydent Gabriel Narutowicz, prezydent Ignacy Mościcki było nie tylko inżynierami, ale było wybitnymi inżynierami, wybitnymi wynalazcami, którzy ogromnie przyczynili się do rozwoju właśnie tej odradzającej się i odrodzonej ojczyzny. Proszę Państwa, to jest nasze wielkie zadanie. Dzisiaj Polska nadal się buduje. Dzisiaj my od lat odbudowujemy Polskę właśnie, która chcemy, żeby stała się państwem nowoczesnym. Chcemy, żeby stała się częścią tej najnowocześniejszej Europy. Chcemy, żeby stała się częścią tego najnowocześniejszego świata. Chcemy być nie tylko przecież montownią, tak często o tym mówiliśmy, tak? Chcemy mieć własne wynalazki, chcemy mieć własne dobra, chcemy, żeby ta nasza myśl techniczna się rozwijała. Robią to polskie uczelnie, naprawdę na bardzo wysokim poziomie, myślę przede wszystkim o uczelniach technicznych. Ja jako dziecko inżynierskie, wprawdzie sam nie inżynier, ale ojciec inżynier, mama inżynier, siostra inżynier, więc wiem, o czym mówię, ta myśl techniczna w Polsce, rzeczywiście ona się rozwija. Bardzo bym chciał, żeby ona była w całości tutaj u nas realizowana i żeby to, co wymyślają polscy inżynierowie, zostawało w Polsce i mogło być w Polsce wykorzystywane jako ta polska myśl techniczna od początku do samego końca. Bardzo bym chciał, żebyśmy stwarzali też w Polsce takie warunki, umieli je stworzyć też na przyszłość, żeby polscy inżynierowie tworzyli w naszym kraju, pracowali w naszych instytutach, pracowali na naszych uczelniach, pracowali w naszych firmach, w różnych ośrodkach badawczo-rozwojowych.
To jest nasze wielkie dążenie, żebyśmy pod tym względem byli, no może nie samowystarczalni, bo pewnie tego nigdy nie będzie w tak globalizującej się gospodarce, ale żebyśmy w jak największym stopniu to my właśnie tą globalizującą się gospodarkę zasilali naszą rodzimą myślą techniczną. Tego Państwu życzę, tego życzę środowisku inżynierskiemu, tego życzę pani na ręce pani prezes przeglądowi technicznemu, żeby się do tego jak najbardziej przyczyniał i jeszcze raz bardzo się cieszę i z całego serca gratuluję laureatom. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego i wszelkiej pomyślności w pracy i w rozwoju inżynierskim. Dziękuję. Panie prezydencie, dziękujemy za te ważne słowa. Proszę pozostać na scenie. Panią prezes zapraszam do pana prezydenta. Mamy przygotowany taki specjalny bukiet. Panie prezydencie, niech to będzie taki symbol tego 25-lecia. Uprzejmie proszę o wręczenie tych kwiatów na ręce pani prezes. A dzisiaj takich niespodzianek pewnie będzie więcej. Pani prezes, panie prezydencie, czas wręczać wyróżnienia, statuetki brązowego, srebrnego, złotego i diamentowego inżyniera. Pan prezydent często podkreśla w różnych miejscach w Polsce, że trzeba szanować tradycje, ale młodzi też są ważni, więc zaczniemy od tych młodych inżynierów, od tych, których chcemy wyróżnić. Trzy osoby. Magister inżynier Adam Gabryś, zapraszam do nas. Doktor habilitowany inżynier Marcin Hołub. Oraz magister inżynier Paweł Mularczyk. Zapraszam serdecznie. Kategoria młody inżynier i trzy wyróżnienia. Magister inżynier Adam Gabryś, absolwent Politechniki Warszawskiej, mechanik, zastępca dyrektora technicznego w spółce ASMET, to są reguły koło Warszawy, stworzył tam świetnie działające centrum logistyczne, które rozsyła te śrubki po całym świecie. Doktor habilitowany inżynier Marcin Hołub, elektryk po Politechnice Szczecińskiej, prowadzi pracę z dziedziny energoelektroniki, zajmuje się plazmą niskotemperaturową. I magister inżynier Paweł Mularczyk, mechanik specjalizujący się w urządzeniach pomiarowych w gazownictwie, absolwent Politechniki Śląskiej. Poproszę o piękne brawa. Młodych inżynierów zapraszam na miejsce, a my teraz przejdziemy do brązowych wyróżnień, do brązowych statuetek. 5 osób zapraszam na naszą scenę. Jedyna kobieta w tym gronie, doktor inżynier Katarzyna Leszczyńska-Sejda. Zapraszam serdecznie. Magister inżynier Zbigniew Nowiński. Magister inżynier Krzysztof Rosołowski. Magister inżynier Krzysztof Różewicz. I pan Janusz Zalarski. Zapraszam do nas. Pani doktor Katarzyna Leszczyńska-Sejda, to jest kategoria nauka, w tej kategorii wyróżnienie, absolwentka Politechniki Śląskiej. Zajmuje się technologią odzysku renu. I dzięki niej Polska stała się trzecim producentem renu na świecie. Magister inżynier Zbigniew Nowiński, właściciel firmy Agromax w Brodnicy, mechanik po Politechnice Warszawskiej, to jest kategoria ekologia. Magister inżynier Krzysztof Rosołowski, kategoria jakość, Politechnika Śląska, to jest kierownik montażu w tyskim zakładzie spółki Fiat Chrysler. Magister inżynier Krzysztof Różewicz, specjalista od telekomunikacji, ekspert w Brukseli, to jest wyróżnienie w kategorii infrastruktura. Prezes i dyrektor zarządzający w Instytucie Badawczym Ochrony Systemów IBOS w Inowrocławiu. I wreszcie pan Janusz Zalarski, to jest kategoria high-tech, czyli te wysokie technologie. Technik przetwórstwa spożywczego, to są wędliny z najlepszym smakiem, bardzo tradycyjne. Firma Płatek, Nowa Wieś Szlachecka koło Krakowa. Wielkie gratulacje. Zapraszam na miejsce naszych brązowych inżynierów i panią inżynier. Zmieniamy kolor na srebrny, srebrne statuetki. 6 takich statuetek za chwilę zostanie wręczonych. Profesor doktor habilitowany inżynier Kazimierz Banasik. Zapraszamy. To jest kategoria nauka. Kategoria ekologia, magister inżynier Janusz Bańkowski. Kategoria high-tech, doktor inżynier Krzysztof Brodzik. Kategoria innowacje, doktor habilitowany inżynier Tomasz Chmielewski.
Kategoria menadżer, magister inżynier Waldemar Żubcik. I wreszcie kategoria jakość, doktor inżynier Henryk Żurawski. Profesor Kazimierz Banasi, kategoria nauka, absolwent warszawski SEGGW, obecnie prorektor tej uczelni do spraw rozwoju. Inżynier Janusz Bańkowski, ekologia, leśnik po Akademii Rolniczej w Poznaniu, a bardzo aktywny działacz Ligi Ochrony Przyrody. Kategoria high-tech, doktor inżynier Krzysztof Brodzik, chemik po Politechnice Wrocławskiej, kierownik Zakładu Materiałoznawstwa i sekretarz Rady Naukowej Instytutu Bosmal. Doktor habilitowany inżynier Tomasz Chmielewski, mechanik, absolwent Politechniki Warszawskiej, międzynarodowy inżynier spawalnictwa. Magister inżynier Waldemar Żółcik, to jest kategoria menadżer, rolnik po SGGW, prezes rodzinnej spółki Aktiv w Belsku, dużym Kołogrójca. To oni robią te przepyszne soki z polskich jabłek i uratowali naszych sadowników przed restrykcjami ze strony Rosji. I wreszcie doktor habilitowany Henryk Żurawski, kategoria jakość, absolwent Akademii Rolniczej w Szczecinie. Spożywca, dyrektor Zakładu Przetwórstwa Mięsnego w Nakle nad Notecią. Bardzo sprawnie zastępuje tradycyjną saletrę, czyli te paskudne azotany, zdrową serwatką. Srebrni inżynierowie 2018. Zapraszam na miejsce. Zmieniamy kolor ze srebrnego na złoty. 5 statuetek w kategorii złotego inżyniera. Pierwsza statuetka, inżynier Krzysztof Grządziel, ceramik po AGH, niestety w tej chwili w podróży służbowej, przekażemy później, obiecuję. Kolejne statuetki, doktor inżynier Wiesław Krzymień, kategoria nauka, zapraszamy. Doktor inżynier Benedykt Roźmiarek, kategoria jakość, w mundurze leśnika. Kategoria ekologia, złoty inżynier dla magistra inżyniera Jana Siwińskiego. I wreszcie kategoria nauka, elektryk Józef Sztorc. Zapraszam do nas. Doktor inżynier Wiesław Krzymień, kategoria nauka. Wyróżnienie między innymi za eliminację drgań w modelach samolotów zaprojektowanych i produkowanych w Polsce. Pasjonat techniki modelarskiej, tak przy okazji Państwu zdradzę. Doktor inżynier Benedykt Roźmiarek, kategoria jakość. Absolwent Wydziałów Leśnych w Warszawie i w Poznaniu. Dyrektor Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie koło Kalisza, tam gdzie jest ten piękny zamek. Polecam, też miejsce warte odwiedzenia. Miłośnik przyrody olbrzymi. Magister inżynier Jan Siwiński, to jest tytuł w kategorii ekologia. Energetyk po Politechnice Warszawskiej. Wdraża proekologiczne ekologie ograniczające emisję tlenków azotu i innych szkodliwych substancji w naszej energetyce węglowej. Rzecz teraz bardzo ważna. I elektryk Józef Sztorc, kategoria nauka, absolwent Politechniki Rzeszowskiej, od 2 lat członek Ukraińskiej Akademii Nauk. Złoci inżynierowie 2018. Dziękujemy pięknie, zapraszamy na miejsce. Jak Państwo widzicie, została jeszcze jedna wyjątkowa statuetka, złota, ale wysadzana diamentami. Jest tylko jedno i jedyne takie wyróżnienie dla diamentowego inżyniera. Diamentowym inżynierem 2018 został pan magister inżynier Józef Siwiec. Zapraszamy. Ceramik po Akademii Górniczo-Hutniczej, wybitny menadżer, prezes zarządu zakładów magnezytowych Ropczyce w Ropczycach. Produkuje materiały ogniotrwałe dla hutnictwa. Był taki trudny moment, kiedy polskie huty były wygaszane i zamykane. On sobie świetnie wtedy poradził. Znalazł kooperantów, znalazł nowych odbiorców. Dzięki niemu jego produkty trafiają do 40 krajów świata. Diamentowy inżynier. Inżynier Józef Siwiec. Panie inżynierze, zapraszam do mikrofonu. On się tutaj już pojawi teraz na naszej scenie. Proszę o zabranie głosu w imieniu wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych. Szanowny panie prezydencie, panowie ministrowie, koledzy inżynierowie, szanowna pani prezes NOT-u, a zarazem redaktor naczelny przeglądu technicznego. Jest mi ogromnie miło. Jestem dumny, że mogę dzisiaj w takich okolicznościach złożyć podziękowanie w imieniu wszystkich wyróżnionych. Jesteśmy naprawdę dumni,
za docenienie nas. Dziękuję kolegium redakcyjnemu i pani prezes za zauważenie naszego trudu. Chciałem życzyć wszystkim wyróżnionym twórczego niepokoju w poszukiwaniu nowych rozwiązań. To jest niesamowicie ważne. I osobista refleksja. Chciałem tą statuetkę ofiarować swojej małżonce, również inżynierowi. 41 lat mnie wspiera. Taki jubileusz również mojej 40-letniej pracy, a równocześnie w tym roku mamy stulecie obchodów i odzyskania niepodległości, ale również Akademii Górniczo-Hutniczej, z której to uczelni się wywodzimy. Serdecznie dziękuję, gratuluję wszystkim nagrodzonym i dziękuję jeszcze raz za uznanie. Dziękuję bardzo. Diamentowy inżynier 2018. Proszę zostać na scenie, panie inżynierze, proszę zostać. Dlatego, że chciałbym, żeby jeszcze dwie osoby dołączyły do pana inżyniera. Jest taki zwyczaj, zresztą pani prezes o tym mówiła od pewnego czasu, wręczania dodatkowych nagród dla tych, którzy zdobyli tytuł inżyniera, magistra inżyniera, ale potem z różnych powodów zdradzili ten swój wyuczony zawód i znani są w Polsce z zupełnie innej strony. I czasami jest często tak, że kiedy wręczamy takie wyróżnienie, to nawet ktoś mówi: o rany, i to jest naprawdę inżynier? Tak to jest, proszę państwa. I kolejne dwa takie specjalne wyróżnienia powędrują teraz do dwóch wyjątkowych osób. Doktor inżynier Jerzy Kwieciński. Zapraszam, panie inżynierze, do nas. Tak będę pana tytułował. Minister inwestycji i rozwoju, ale tak naprawdę absolwent Politechniki Warszawskiej, doktor nauk technicznych po MBA. Zaczął od funduszy europejskich, a potem powędrował w tej karierze politycznej aż do stanowiska właśnie ministra inwestycji i rozwoju. I profesor, doktor habilitowany, inżynier lekarz medycyny Grzegorz Pawlicki. Zapraszam serdecznie do nas, do naszego grona. Czy jest ktoś, kto w takim... Pan profesor, doktor habilitowany, inżynier Grzegorz Pawlicki. Zapraszam serdecznie. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Uczeń profesora Cezarego Pawłowskiego, asystenta naszej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie. Twórca kierunku studiów inżynieria biomedyczna. Honorowi inżynierowie 2018. Inżynier Jerzy Kwieciński i inżynier Grzegorz Pawlicki. I teraz poproszę państwa o ładne brawa. Pięknie dziękujemy, zapraszamy na miejsca. Panowie inżynierowie nagrodzeni. O, właśnie, świetnie. Ponieważ to jest 25-lecie i to jest niezwykły jubileusz, tak jak powiedziałem państwu na początku, czas też na pewne refleksje, na pewne podsumowania. Dlatego redakcja Przeglądu Technicznego postanowiła przyznać jeszcze trzy takie wyjątkowe wyróżnienia. Złotego inżyniera ćwierćwiecza dla najważniejszych osób w ciągu tych 25 lat według czytelników i redakcji Przeglądu Technicznego. Złoty inżynier ćwierćwiecza, pan profesor, doktor habilitowany, inżynier Michał Klajber. Zapraszam, panie profesorze. Następna statuetka dla pana magistra inżyniera Andrzeja Sajnagi. On jest chory, niestety jest w domu. I profesor, doktor habilitowany, inżynier Zbigniew Śmieszek. Zapraszam też do nas. Profesor Michał Klajber, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski, znakomity matematyk, informatyk, wieloletni prezes Polskiej Akademii Nauk, autor bardzo wielu publikacji, członek kapituły Orła Białego. Wielokrotnie miałem zaszczyt rozmawiania z panem profesorem w studiu Polskiego Radia. To są niezwykłe i bardzo mądre rozmowy. I profesor, doktor habilitowany, inżynier Zbigniew Śmieszek, złoty inżynier ćwierćwiecza, kolejne wyróżnienie, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej, wybitny naukowiec, menadżer, specjalista metalurg, dyrektor Instytutu Metali Nieżelaznych w latach 75-2018. Poproszę o piękne brawa. Jest jedna osoba, której w tym gronie brakuje. Magister inżynier Andrzej Sajnaga. Chciałbym jedno zdanie o panu inżynierze powiedzieć, ponieważ poważna choroba zatrzymała go w domu, a jest to postać wyjątkowa. I oczywiście dowieziemy statuetkę, dowieziemy odpowiedni dyplom. A zastanawiałem się, jak pana inżyniera Sajnaga, którego większość z państwa pewnie zna, określić, bo wiemy, że z produkcji małych, drobnych śrubek
zrobił coś niesamowitego. Stworzył z niczego wielki zakład. Te śrubki skręcają teraz 1/3 samochodów jeżdżących po Europie, produkowanych przez różne znakomite firmy. Ale pomyślałem sobie, że co innego jest ważne. Ważna jest uczciwość w biznesie i pewne trzymanie się zasad moralnych. Jak Państwo doskonale wiecie, inżynier Sajnaga potrafi robić to jak mało kto. Jest to postać wyjątkowa. Poproszę o brawa. Życzymy bardzo dużo zdrowia, bo te życzenia są wyjątkowo potrzebne teraz dla pana inżyniera. I to są wszyscy nagrodzeni. Zapraszam na miejsca, panowie nagrodzeni, pani prezes, panie prezydencie. Zaczęliśmy od akcentu artystycznego i takim samym akcentem artystycznym chcemy skończyć nasze spotkanie. Inżynier Leszek Świdziński, tak się będę zwracał do pana inżyniera, zapraszam panie inżynierze. Gdyby nie wybrał kariery artystycznej, to pewnie projektowałby teraz albo traktory, albo kombajny, bo to była Politechnika Warszawska, istniejąca do dzisiaj filia w Płocku i właśnie taki kierunek. No ale na szczęście dla nas chyba w pewnym momencie postanowił zmienić troszkę swoje powołanie i dobrze się stało, panie inżynierze. Monika Kolasińska, akompaniament. Proszę państwa, to będzie Kujawiak Henryka Wieniawskiego. Słowa napisał mistrz Jan Kiepura. Inżynier Leszek Świdziński, bardzo proszę. Słońca blask, porannej zorzy brzask. Pięknie kwitnie kwiat, cudowny cały świat. Lecz nie macie piękniejszego od Mazura, od naszego, od Oberka, Krakowiaka lub Kujawiaka. Dalej więc do Kujawiaka, ruszaj z duchu, stań dziewucho, do Mazura ognistego, do tańca polskiego. Przypomnisz ten błogi czas, gdy cię ujrzałem pierwszy raz. W ogrodzie pachniały bzy, na kwiatach lśniły kropel łzy. Dzwon, a echo niosło błogi ton. Przeminął ten błogi dzień, jak złotych marzeń krótki sen. Hej, ha, krew gra, do tańca stają pary. Hej, ha, krew gra, młodymi starym. Hej, ha, krew gra i wspomnień budzi roje. Hej, ha, krew gra, boli serce moje. Lecz nie macie piękniejszego od Mazura, od naszego, od Oberka, Krakowiaka lub Kujawiaka. Dalej więc do Kujawiaka, ruszaj z duchu, stań dziewucho, do Mazura ognistego, do tańca polskiego. Inżynier Leszek Świdziński i Monika Kolasińska, akompaniament.